bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Serdecznie witam Państwa w imieniu Fundacji Powszechniania Kultury na koncercie piosenek lat 50. i 60. odbywających się w ramach 12. Hajnowskich Dni Muzyki, w tym roku pod hasłem Viva Canto, niech żyje śpiew. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, staram się witać Państwa w stylu lat 50. bo to są jeszcze czasy, które jak widzę, część z naszej publiczności pamięta. Ja również pamiętam, jakkolwiek dziecięciem byłam. Natomiast ta młodzież, która tu jest, i zwłaszcza dzieci, może przez te piosenki, które będą z lat 50. i 60., nawiążą dodatkową nić porozumienia. Lepiej zrozumieją mamę, babcię, dziadka, kiedy troszeczkę w tych rytmach z nami tutaj pobędą. Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki został dofinansowany ze środków budżetowych powiatu mińskiego i pod honorowym patronatem burmistrza Hajnowa, pana Adama Ciszkowskiego. Składamy podziękowania dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Ochimiewie, panu Dariuszowi Kowalnikowi oraz jego pracownikom za udostępnienie tego teatru w Michałowie i przygotowanie Państwa transportu z Hajnowa i Ochimiewa. Dzień dobry, nazywam się Paweł Golek i jestem kapelmajstrem Orkiestry Moralnego Niepokoju, która dzisiaj wystąpi przed Państwem w osobie Mateusza Wachowiaka i w mojej osobie. Zazwyczaj akompaniujemy artystom prezentującym repertuar związany z muzyką kabaretową. Współpracujemy z Kabaretem Moralnego Niepokoju, jeśli chodzi o komponowanie. Kiedyś też graliśmy z nimi często. No i jak się ma nasz rodowód kabaretowy do tego, co prezentuje Dorota Wasilewska? Mianowicie tak się złożyło, że występowaliśmy, można tak powiedzieć, w jednym i tym samym kabarecie, to znaczy jeszcze za czasów, kiedy żył Piotr Skrzynecki, lider, tak jakby, dobra dusza Piwnicy pod Baranami, to udało mi się wystąpić w tej piwnicy i w innym czasie, co prawda, występowała w tej piwnicy Dorota. Także można powiedzieć, że występowaliśmy w tym samym kabarecie. I żeby Państwu jakby dać smak tamtej piwnicy, będzie jedna z piosenek napisana przez kompozytora Piwnicy pod Baranami, Zygmunta Koniecznego, z repertuaru Ewy Marczyk. Pojawi się taka piosenka. W związku z tym oddaję głos Dorocie Wasilewskiej, świetnej wokalistce, interpretatorce, autorce i kompozytorce. Spadła cicho kartka z kalendarza.
byłaś ty. Lecz pomimo wszystko wciąż się budzę, że obudzę znowu serce twe. Może wzruszą cię wspomnienia spełnione i marzenia i miłosne czułe słowa te. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci te chwile, co minęły, co w przestrzeń podpłynęły, jak zwodnicze sny. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Z góry chcę uprzedzić, będę śpiewała wersję oryginalną. Jeżeli piosenkę śpiewał Jerzy Połębski, to ja nie będę zmieniała na siłę i zrobiła z tego żeńskiej wersji. Wyobraźmy sobie po prostu, że ja prezentuję, co śpiewał Jerzy Połębski. W ten sposób zostanę uratowana, uchroniona od jakichś wygibasów słownych. Proszę Państwa, kiedy podchodziłam do tego koncertu i miałam taki przywilej, żeby sobie wybrać piosenki, musiałam znaleźć klucz. Tym kluczem było to, aby były to piosenki, które ja osobiście, ja pamiętam z dzieciństwa, których jako małe dziecko słuchałam z płyt moich rodziców albo słyszałam w radio. I zaczęłam robić tę listę. Okazało się, że te piosenki z lat 50., 60. są przepiękne, są znakomicie napisane. Mają znakomitą muzykę i wspaniały tekst. I były śpiewane przez naprawdę wybitnych, wybitnych piosenkarzy polskich. Z ciężkim sercem żegnamy gorący brzeg. Śpiew twój wdzięczny jak drugi echo biegu. Dziś, gdy oczy przymkniemy, widzimy sen. Batumi, hej Batumi,
Panowie. Pani Dorota Wasilewska, pan Paweł Goleń i pan Mateusz Machowiak. Wielkie, serdeczne dzięki. To był piękny koncert. Pięknie śpiewaliście. Dziękuję wam bardzo. Cudownie nam było grać i śpiewać z państwem. Wreszcie słyszałam, jak ludzie śpiewają. Dziękuję, to wy żeście to rozruszali. Spowodowaliście, że wszyscy śpiewali. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu, to był drugi koncert z cyklu Halinowskie Dni Muzyki. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.